Witajcie kochani, dzisiaj jestem w Łomży, kolejny raz w Łomży. Dzisiaj będzie odczytanie wyroku Marzanny Gontarskiej w sprawie, jak to ona określiła, wyrzucania banderowców z naszego kraju, z Polski. Zobaczymy, jak się do tego sąd odniesie. Czy możemy banderowców wyrzucać z Polski, czy nie możemy banderowców wyrzucać z Polski. Ja tylko przypomnę, że chodziło tutaj o słowa banderowcy wypierdalać z Polski. Tak to dokładnie brzmiało. I tutaj sąd okręgowy w Łomży rozpatruje apelację pani Marzanny Gontarskiej, która się nie zgadza z tym wyrokiem, że ona jest winna, no bo banderowcy, wiemy wszyscy, kim byli i nie chcemy, żeby oni tutaj zostawali w tym kraju i swoje rządy wprowadzali banderowskie, więc no, uważam, że słowo wypierdalać banderowcy nie jest słowem złym, no bo nikt nie chce żadnego totalitarnego ustroju tutaj zaprowadzać w oparciu o nazizm, bo to byli prawdziwi naziści. Zresztą, kto zna historię, ten wie, tłumaczyć nie trzeba. No ale zobaczymy, jak do tego podejdzie sąd w Łomży. Łomża, 20 września 2024 roku. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd Okręgowy w Łomży w drugim Wydziale Karnym w składzie przewodniczący sędzia Anna Iwanowska, protokolant Katarzyna Niemira przy udziale prokuratora Violetty Jerzewskiej. Po rozpoznaniu w dniu 18 września 2024 roku sprawy Marzanny Gontarskiej, oskarżonej z artykułu 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 257 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego i inne, na skutek apelacji wniesionych przez oskarżyciela publicznego i oskarżoną od wyroku Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 5 kwietnia 2024 roku, sygnatura akt 2K 316/22. Pierwsze, zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. Drugie, zwalnia oskarżoną Marzannę Gontarską od ponoszenia kosztów sądowych. Proszę usiąść, sąd poda krótkie ustne motywy orzeczenia. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Grajewie z dnia 5 kwietnia Marzanna Gontarska, jeżeli chodzi o czyn z punktu pierwszego aktu oskarżenia, postępowanie zostało warunkowo umorzone na okres próby 1 roku. Od drugiego czynu oskarżona została uniewinniona. Jeżeli chodzi o trzeci czyn, sąd uznał, iż społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. W zakresie czynu czwartego także sąd uznał, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma i zostało warunkowo umorzone postępowanie. Jeżeli chodzi o czyn trzeci, to było umorzone postępowanie, a także w związku z umorzeniem postępowania za czyn opisany w punkcie pierwszym orzeczono nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej. Oskarżona została zwolniona od kosztów i sądowych, którymi obciążono Skarb Państwa, oraz zwolniona została od opłaty. Apelację w niniejszej sprawie wywiódł zarówno oskarżyciel publiczny, jak i oskarżona. Oskarżyciel publiczny zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych, jeżeli chodzi o punkt pierwszy i czwarty zaskarżonego wyroku, i wnosi w związku z tym w świetle tej apelacji wykluczył on możliwość zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania co do tych czynów z punktu pierwszego i czwartego, a także zarzucił obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść orzeczenia, to jest artykuł 7 i artykuł 410 Kodeksu Postępowania Karnego, poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i przeprowadzenie ich oceny w sposób dowolny z pominięciem prawidłowego rozumowania oraz wiedzy i doświadczenia życiowego, poprzez nieuwzględnienie wszystkich okoliczności przemawiających na niekorzyść oskarżonej Marzanny Gontarskiej, a także dokonanie wadliwej interpretacji wpisów zamieszczonych przez oskarżoną, skutkujące uznaniem, że przestępstwo zarzucane oskarżonej z punktu drugiego nie zawiera znamion czynu zabronionego z artykułu 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego w zbiegu z artykułem 257 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego, a także zarzucił obrazę prawa materialnego polegającą na błędnej wykładni ustawowych znamion społecznej szkodliwości czynu i na całkowicie nieuzasadnionym uznaniu przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym, że niekwestionowany czyn zabroniony przypisany oskarżonej w punkcie trzecim wyroku nie stanowi przestępstwa, gdyż zachowanie nie nosi cech karygodności, a tym samym nie można przypisać mu wyższy niż znikomy społecznej szkodliwości przy jednoczesnym pominięciu okoliczności przedmiotowych i podmiotowych czynu składających się na katalog z artykułu
115 paragraf 2 kodeksu karnego odnośnie czynu z punktu trzeciego wyroku wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Natomiast oskarżona w swojej apelacji zarzuciła błędną interpretację treści przepisu artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego, a także rażącą i oczywistą obrazę artykułu 7 kodeksu postępowania karnego przy zastosowaniu dowolnej, a nie językowej wykładni nazwy narodowościowe, która jest składową przepisu artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego i wnosiła o zmianę wyroku i uniewinnienie, ewentualnie o uchylenie wyroku pierwszej instancji i przekazanie sprawy sądowej pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Sąd zważył, co następuje. Media społecznościowe w obecnej sytuacji geopolitycznej stały się polem bitwy pomiędzy posiadającymi przeciwstawne interesy państwami. W niniejszej sprawie prokuratura nie wykazała ani nie przedstawiła zarzutu, że aktywność oskarżonej jest elementem działań wrogich interesom Rzeczpospolitej Polskiej ośrodków i sterowanych przez nią grup wpływu. Sprowadza to zatem meritum sprawy do pytania o granice wolności wypowiedzi i oceny treści przedstawionych przez użytkowników mediów społecznościowych. Co do zasady, wolność wypowiedzi jest niezbywalnym prawem konstytucyjnym i jeżeli wypowiedź polega na prawdzie, czyli obiektywnie weryfikowalnych i sprawdzonych faktach, podlega owej konstytucyjnej ochronie. Nawet wtedy, gdy dla większości odbiorców wymowa przekazu jest wyprowadzeniem ich ze sfery komfortu, sprzeczna z ich poglądami lub podkopuje ich przekonania, nie stanowi naruszenia prawa. Z wolności wypowiedzi wypływa prawo do formułowania ocen, w tym ocen zachowania innych osób czy też innych grup, a także działania instytucji, w tym władz państwowych. Sąd pierwszej instancji, wydając rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie, pochylił się nad poważnymi problemami w sposób adekwatny, biorąc pod uwagę wskazane wartości konstytucyjne. Rozstrzygnięcie, tak jak wyżej wskazano, zostało zaskarżone zarówno przez oskarżyciela publicznego, jak i oskarżoną. Najdalej idące wnioski sformułowane w swojej apelacji wnioskował prokurator. Odnośnie zarzutów punktu 1 i 4 wyroku, a także skarżący wskazywał, że zachowania podobne występują coraz częściej i stają się coraz bardziej powszechne, w związku z czym zasługują na szczególne napiętnowanie. Ta przesłanka nie może jednak wpływać na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu. Sąd podziela w całej rozciągłości stanowisko Sądu Najwyższego zawarte w wyroku z dnia 20 września 2002 roku, w myśl którego ze względu na niedopuszczalność rozszerzającej interpretacji artykułu 115 paragraf 2 kodeksu karnego należy przyjąć, iż nagminność przestępstw nie zalicza się do wyznaczników stopnia społecznej szkodliwości czynu. W katalogu tym ustawodawca pominął nagminność przestępstw. Katalog wyznaczników stopnia społecznej szkodliwości czynu określony w artykule 115 paragraf 2 kodeksu karnego nie powinien być zdaniem sądu odwoławczego interpretowany rozszerzająco. W tej sytuacji na akceptację zasługuje pogląd wyrażony w orzeczeniu Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2005 roku. Pierwszego roku, że nagminność przestępstw nie mieści się w zamkniętym katalogu wyznaczników stopnia społecznej szkodliwości zawartym w artykule 115 paragraf 2 kodeksu karnego. Równie chybione jest stanowisko, w myśl którego czyny kwalifikowane z artykułu 256 paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 257 kodeksu karnego oraz czyny z artykułu 255 paragraf 1 kodeksu karnego same przez się nie mogą być oceniane jako takie, których społeczna szkodliwość nie jest znaczna. Nie ulega bowiem wątpliwości, że jak każdy czyn stypizowany w normach prawa karnego, także w tym wypadku wartościowaniu podlega zarówno stopień winy, jak i społecznej szkodliwości. Wbrew stanowisku skarżącego sąd trafnie pochylił się nad zagadnieniem zasięgu i kręgu odbiorców treści publikowanych przez oskarżoną. Określają one bowiem skutek, jaki inkryminowane zachowanie oskarżonej wywołało, a zatem jeden z istotnych elementów rzutujących na ocenę stopnia społecznej szkodliwości czynu.
Odnośnie apelacji oskarżonej, wymowa sformułowania banderowcy w zamieszczanych treściach odnosiła się do całej społeczności ukraińskiej zmuszonej rosyjską agresją do opuszczenia swoich domów, a która znalazła schronienie w Polsce. Zdaniem sądu pierwszej instancji, zasadnie zatem sąd pierwszej instancji przyjął, że kontekst prezentowanych treści był uogólniający w stosunku do przedstawicieli narodu ukraińskiego, utożsamiając poglądy ogółu z przekonaniami ukraińskiego nacjonalistycznego działacza z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Z uwagi na powyższe, zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy, zaś zwolniono oskarżoną od kosztów i opłat odnośnie postępowania odwoławczego. Orzeczenie niniejsze jest prawomocne, z wyjątkiem rozstrzygnięcia o kosztach postępowania odwoławczego, które można złożyć w zawitym terminie 7 dni do Sądu Okręgowego w Łomży, do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Okręgowego w Łomży. Uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone, o ile wniosą o to strony, w zawitym terminie 7 dni. Termin do wniesienia kasacji w niniejszej sprawie wynosi dla stron 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie uzasadnienia należy złożyć w terminie 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Jednocześnie sąd wskazuje, iż kasacja winna być wniesiona i sporządzona przez profesjonalny podmiot, czyli przez radcę prawnego bądź adwokata. To wszystko, do widzenia. No więc tak, jeżeli to dobrze zrozumiałem, to możemy teraz mówić o wszystkich Ukraińcach, którzy są w Polsce, jako o banderowcach. To w tej chwili zapadł taki wyrok, że mówiąc o banderowcach, mówimy o Ukraińcach. Znowu kolejny raz postawiono znak równości. Nie wiem, jak to odbiorą Ukraińcy, którzy też, no niestety, ale nie znoszą bandery. Ale niestety, ten sąd tutaj w Łomży przyklepał już to, że o wszystkich Ukraińcach w Polsce należy mówić jako o banderowcach, na to wygląda.